Czy wprowadzając się do nowej okolicy na serwerze Minecraft podejrzewalibyście, że mogą się tam pojawić dwa żule? Kierowniku, daj na 2 złote. No i kierowniku, jeszcze łapkę w górę bym poprosił. Dawaj kierowniku, no. Strzelże łapciu mnie w górę, bo dzisiaj przed wami naprawdę super troll. Wojna żuli troll? Czy to nie brzmi zbyt źle? Oczywiście, chciałem tylko podkreślić, że dzisiejszy materiał jest materiałem czysto rozrywkowym i pamiętajmy, żeby nie szkalować ludzi ze względu na to, co mają lub kim są. A jak już formalności mamy za sobą, to pamiętajcie, żeby stawić łapkę w górę. Każdy człowiek ma swoją wartość. Tak tylko mówię w celach edukacyjnych. A teraz, jak już skończyliśmy smęcić, to możemy przejść do tego, co najlepsze. Ponieważ na dzisiejszy odcinek mamy naprawdę super pomysł. Wyhaczyłem widza, który tutaj niedawno się wybudował. Nie wiem, czy on jest teraz w domu. Dobra, jest w domu, więc idealnie. Słuchajcie, to, co mamy w planach, to... Słuchaj, pompa. Ty musisz zrobić sobie małą lepiankę żula. Ja sobie też zrobię po drugiej stronie rzeki. Ty sobie... O, właśnie. Ty zrób naprzeciwko jego domu, po drugiej stronie. Dobra, za domem jako, nie? Nie, ja zrobię za jego domem. Ty robisz po drugiej stronie rzeki, naprzeciwko jego domu. Okej. I zrobimy tak, że spróbujemy wkręcić widza, że wprowadził się do zamieszkanej już okolicy przez dwóch dziwnych gości. Więc dobra, ja myślę, że moja lepianka może być na przykład tutaj. O, to jest idealne miejsce. Nawet wiem, z jakiego bloku chciałbym wybudować moją lepiankę. Nie wiem, jak to się nazywa, ale jest taki nowy blok w Minecraft. O, mangrove! Dokładnie, stary! Czy ty wiesz, czego zbudujesz swój domek? Bo ja no. Mam, znaczy to trudno nazwać domkiem, bo to będzie małe bardzo. Dobry pomysł. Ej, to będzie baza 10 na 10. Okej, okay, dobra. Moja stary baza już praktycznie skończona. Ale jeszcze to, co jest ważne, to, że tutaj był kaldron z wodą, bo to będzie moje miejsce uzdrowiska. I łóżko. Dobra, nawet nie wiem, czy powinienem mieć łóżko. Dobra. Ewentualnie zrobię crafting i skrzynkę, w której będą tylko puste butelki. O, battle. Dobra, bierzemy 64. Dobra, może nie aż tyle. I gdzieś to tutaj tak rozmieśćmy. Okej, okay, dobra. Jest git. Mój żule domek jest zrobiony. Ej, ale w sumie nie. W sumie mam lepszy pomysł jeszcze. Mógłbym zrobić tutaj takie wejście. O, zaraz. Oj, kurde. Jak to powinienem zrobić, żeby tam się wchodziło? Zaraz to drzewo mi tutaj przeszkadza. Ewidentnie. Chyba, że zrobić tak. Okej. Dobra. Ja będę tak wchodził do domku. Nice. Ej, zobacz mój domek. Powiedz mi, co myślisz o moim domku? Ja myślę, że jest naprawdę kozak. To jest mój domek i on ma takie wejście, wiesz, trzeba się przeczołgać, a tu są wszystkie niezbędne asortymenty. Czy twój domek jest gotowy? No, mój już prawie gotowy. Dobra, to ja zaczynam, stary. Już nie ma co tutaj marnować czasu. Po prostu idę do widza. Tylko, aha, no muszę mieć oczywiście butelkę. O, ja sobie wezmę na przykład miodową. To wiecie, no, miodowe słodkości. Dobra, idę tutaj do niego. On tu jest. Dobra, będę stał przez okno. Będę chliptał. Ej, to nie słychać aż tak. Ej, czemu mi się inaczej? O, on widzi mnie przez okno. On wziął miecz, stary! Ej, o nie! Mam nadzieję, że on mnie zabije. Napiszę, kierowniku! Kim jest Tessa? Kierowniku, masz pan butelki? Wyłaź stąd. A jaki on jest niemiły. On w ogóle, dobra, nieważne. Dajże no coś. On chyba nie będzie miał mi co dać, bo on sam za dużo nie ma. Dał mi jedzenie. Dziękuję za pana hojność. Idę dalej pić wodę. Dobra, pójdę tutaj do wody. On, nie wiem, on chyba nie jest za bardzo zimny. Ja, mój skin jest genialny. Widziałeś tego gadka? Mówię o tobie, pompa. Czego jeszcze chcesz? Gadałeś z nim? Nikogo nie widziałem. To uważaj, bo w okolicy jest żul. Jak to mówię ja? On pewnie pomyśli, że to chodzi o mnie. Ale się zdziwi mocno, jak zobaczy, że jest jeszcze faktycznie drugi. Ty wyglądasz jak żul. Nie chodzi o mnie. Jest taki jeden drań, co mi podkrada potki. Jak go zobaczysz, to nie dawaj mu nic. Dawaj tylko mi. Na przykład wodę. O, Alfred. Aha, dobra. Alfred to jest... zaraz. Ten skin, słuchajcie, widzowie, nie wiem czemu to się tak migło, ale to tylko u mnie. Uszanowanko, za tobą. To ten żul! Weź sobie tyle wody, ile chcesz. A masz jakieś złoto? Dawaj, pompa. Ty też pijesz. Stary, pamiętaj, że to mają być wojny żuli. Masz być ofensywnie do mnie nastawiony. Kierowniku, kochaniutki. Dobrze się zaczyna. Osaczmy go tak troszkę, żeby nie wiedział za bardzo, o co chodzi. Nie mam. Dajże do czegoś żelaznego. Ten tu gość. Co, chcesz powiedzieć, że to ja jestem żulem, ta? Jest złodziej zwykły. Ty jesteś nierób. Iście stąd. Szczerze proszę. Ja on cię baczuje osaczony. O kawałeczek chlebka. Na świta. Na święta się pisze, pompa. Dobra. Nie każdy żul skończył podstawówkę. Nie każdy żul skończył podstawówkę. Chyba każdy skończył podstawówkę, tak mi się wydaje. Ale mogę się je zdać. Będę cię pił przez okno, to widzi.
Dobra, stary, weź uciekaj, weź uciekaj. Weź uciekaj. Ja mam pomysła. O, widzisz pan! Panie Żulu! Ja czy on? A ty już wiesz, to do ciebie. Co on wziął? On ci chce coś dać? On ci dał ten chleb! Wynoś się, Menelico! Aż mi się przypomniał Daniel Magical. Ja jestem porządnym graczem. Nie to, co on. Mogę to udowodnić. Aż się boję. Nie no, spokojnie. Pokażę ci moją bazę. Wiesz, jak on zareaguje na moją bazę. To będzie mocny szok dla niego, chyba coś mi się wydaje. Za mną! Dobra, obserwuj nas na maniszu. Bo ty w sumie dawaj. Bo nie bój, teraz jest noc. Ale czekaj. Od razu pożyczę pochodnie. Pochodni nie mam w swojej bazie. Dobra, nieważne, przypał straszny. O, to moja baza. Gdzie on się jest nad tą bazą? Tutaj! Tutaj, to jest moja baza. A, on tam na sąpliaka. Okej. Okay. Mam małe wejście, ale praktyczne. No co ty? Czołguję tutaj. Chodź no pan, oprowadzę cię. A to on nie umie przez to przejść. Właśnie, ja szybko muszę wziąć trapdora od drugiej strony postawić, bo inaczej się nie będzie dało stąd wyjść. O kurde, tego nie przemyślałem. Dobra, nieważne. On nie ogarnia, jak przez to przejść, stary. Pokażę mu. Tak, i o, i tak. Trzeba stanąć, otworzyć. Czy on teraz skumał? On nie umie tu wejść. Wchodź no, czołgaj się. Słuchajcie, ja bym wam chętnie teraz opowiedział historię. Kiedyś koło naszej szkoły mieliśmy przejście w płocie. Mieliśmy taką dziurę i my tam chodziliśmy z kolegami do momentu, kiedy... Zaraz, czy on mi wszedł dachem? Tak. Panie no! Mój dach! A, naprawił to, dobra. Masz fart, pan. To moje wszystkie potrzebne rzeczy. Skrzynia z butlami, kocioł z wodą i crafting, by robić więcej butli. Może powinieneś spróbować alchemii? Ja się znam na napojach wyskokowych. Mogę ci jeden pokazać. Wywala z butów. Dobra, szybko, GM1, jump boost, dobra, pyk, GM0. To mój ulubiony przysmak. Po nim czuję się lżejszy. Chodź na zewnątrz, spróbować. Dobra, czy on będzie wychodził mi ścianą, serio? On stary umie przejść przez trapdory. Tak z tym gościem. Spróbuj no! Latać będę, w bajki wierzysz! Głupiś jest! Tak by mój dziadek powiedział. O, dobra, wypił. Ale capisz! Jak ja... Skocz! No chyba, stary, on nie czai. O, skacze wyżej, chyba skacze, nie wiem, no tak wygląda jakby, o, no skacze w jakimś tam stopniu wyżej. Dobra, panie, ja idę pić wodę dalej. Dobra, stary, ja mam pomysł, przyjdź ty teraz do niego i dawaj, weź ty go zaprowadź do siebie. Ja mam ciekawy pomysł, a ty masz, widzę twój domek, o nie! Ej, on się tak zakamuflował w tło, że prawie go nie zauważyłem. Jak melina. Jak melina. I co ty, zombiak chodzi z muszlą? On cały czas skacze na tym czambuście. Witam, kierowniku. No dobra, dobrze się zaczyna. Ty to jednak się znasz na rzeczy. Ej, wiesz co jest najsmutniejsze? Że my niby jesteśmy menelami i mamy małe domki i tak dalej, ale on też ma taki jego domek. Ty, co tu się dzieje? Dobra, chłop jest coraz bardziej zmieszany. W czym problem, złociutki? Złociutki? Zombie z muszlami i Janusze w koło. Janusze. To w sumie są takie trochę Janusze. A ja sobie widzę, spokojnie, jestem teraz niewidzialny. Przypominam wam, jest napis, że jestem niewidzialny, więc to znaczy, że mam vanisha, oni mnie nie widzą i w ogóle, wiecie, podglądamy tylko. Za dużo wypiłeś miksturek tego wariata. W nowiczu muszę pokazać mu lepsze. To będzie wojna żuli na trunki. To lepszy trunek zapoda. Mam dla ciebie propozycję. Spoko właśnie. Ej, bo chłopowi się chyba spodobało. Chcę się odwdzięczyć za chleb i zaprosić na maluszka? Czym jest maluszek? Nie no, trzeba. Nie będę tego tłumaczył. No dobra, no to nie tłumacz. W sumie faktycznie, no czy musimy cenzurować ten odcinek jak bardzo możemy. Do mojej skromnej chatki. To nazywasz chatką? Ależ nalegam, szefie. Ty jesteś za dobry, jesteś w slangu żuli, ty. Pokaż ten szalas. Znaczy, mistrzu, to wybudowałeś, no ale dobra, niech będzie. Ja też jestem ciekaw, co ty tam zrobisz? Ty nie masz drzwi. Masz furtkę. Też nie chciałeś robić łóżka, a więc sobie zrobiłeś coś, co będzie przypominał materac z tego, co rozumiem. Tak. O, ciekawe, co powie na twój domek. Czy jest lepszy niż mój? Co ty mu tam dajesz? Slowness. To jest ta fajna miksturka, którą się chcesz odwiesić za chleb? Tak. Ej, moglibyśmy mu... Ej, daj mu, stary, Poisona, żeby się otruł. O nie, dobra. Ciasny, ale własny.
to ta, ale mój jest ciaśniejszy. U mnie wejście... Znaczy drzwi są tej samej wielkości jednego bloku, tylko że trzeba jeszcze kucnąć. U ciebie jest ten luksus, że nie trzeba kucać. Więc jest w teorii tutaj bardziej premium. Dałem ci jedzenie do skrzynki. Ej, Ben 2x5 jest naprawdę spoko. Ale on cię stary polał i se poszedł. Nie, nie poszedł. Oj, nie, zaraz go muszę dogonić, czekaj. A, bo ty szukasz tej mikstury Poisona, właśnie nie wiedziałem, o co sam chodzi. Ci to iści na drzewa. Panie, co on robi? Czemu ci kopie drewno w domu? Ej, co on robi? Dlaczego on cię wykopuje? Co jest? Co jest ty? Co jest z Benem? Ciężko harowałem na ten dom. No nie widać po tobie, żebyś ciężko harował w sumie. On ci robi inny kolorek. Aha, ty no. Ben 2x5 zna się na rzeczy, jak widać. Chyba, nie wiem, jakby, okej. Okay. A nie no, pan kierownik to jednak fachowiec. Co powiesz, że takie coś? O nie! No co, do dna szefie. A co, dałeś już mu tą miksturę? Aha, on co jest? Aha, on ci ją zwrócił? O nie! Co jest? Dobra, ty wypiłeś, on też to wypije. Czy to jest slowness czy poison? To jest slowness. Poison, ale ja wypiłem na kreatywie, żeby wiesz, że niby nie mam damage'u. Ale on ci ją oddaje, nie chcę. Czemu? Ale sam pędziłem. Ej, dobra, ja teraz wyjdę za ściany. Tam pisze poison. Co wy tu chlejecie? Co to za rozkosze? Taka etykietka. No tak się już tłumaczy. Chcesz mnie otruć buraku cukrowy? Nie interesuj się Menelu jeden. Sam Menel jesteś. Widzę bąble smrodu. Nie, uderzyłem cię, ale ty raczej tiwa. Mam nadzieję, że to nie ogarnął. Było trzeba ich za sobą nie przynosić. Ben, idziemy stąd. Chodź od tego żula. Co zrobi Ben? Ben jest jak taki, wiesz, taka jedna dziewczyna rozchwytywana przez dwóch chłopaków. Co zrobi Ben? Ben poszedł do twojego domu. Co on robi? I coś mu nagadał. Chodź Ben, nie przejmuj się nim. Zabieram to, co ci dałem. Co jest? Kto zabrał? Ej, co on zabrał? Nie wiem, co mi tam sadził, ale chyba mięska. Ja myślałem, stary, że on nie będzie stronniczy. Jest jakoś bardziej stronniczy. Nie wiem, może mój skin bardziej go przekonuje. Ten żul. Przepraszam cię za niego. Jest dziwny. Mówię ja. Dał mi poison. Ja ci dam coś lepszego. Cześć, też mu dam. Potion. Ja mu dam stary instant damage. O, instant damage. Game zero. Spróbuj własnej roboty. Dobra, co on na to? Wypije? Chyba... pije! Ale dostał! Jak? Kopło? Właśnie to chciałem napisać! A dziwne, że on poisona nie wypił, a damage'a już wypił. Może nawet nie patrzył na opis. Kopło! Tak ma być! Ale butelkę oddaj. O, oddał. Co on mi... Ej, on mi dał poison od ciebie. O! Ale żeś mi zapolał teraz przysmak. Masz też tą truciznę. To nie trucizna. To smak gimnazjum. O, wypiłem to. Teraz na jego oczach dostaję stary damage'a. Kopie! Ty się tam tak cichutko śmiejesz? Dostaję! Skąd masz to cudo? Dobra, ale muszę coś zjeść, bo ja już mam pół serca tylko. Jest naprawdę ciekawie. Od tamtego gościa. Od niego? Skąd on ma dostęp do takich skarbów? Mam pomysła. Okradnijmy go. Jego stary wciąga w jakąś intrygę. Co jest co? Lubisz dostawać damage? Lubię pić. O, wezmę sobie wodę i pyk. I właśnie mi się mięso skończyło, że ja mam głodu. Ale kurde, tyle czasu marnuję na picie, że jedzenia zapominam zbierać. Daj no, kierowniku, cosik. O, rzucił mi stary. Ej, a on ci serio zabrał to jedzenie, które ci tam u ciebie zostawił? Tak, to jest to mięsko, które mi zabrał. Oj, to niemiło. Masz, ma dużo. To co? Robimy skok na kocioł? Nie chcę się mieszać. Ok, to zrobię to sam. To zostawię tylko puste ten, butelki z wodą i puste. Dobra. Chodź za mną. Jak on idzie za mną, zostawiasz nam te butelki? Tak. To tak, włącz vanisza. Tak. Włącz vanisza, stary, bo my tam idziemy. Jak go, stary, wrobię w to, on ja mu powiedziałem, chodź za mną, on idzie. Nie idzie. A chcę go wrobić, wiesz, powiedziałem, że okej, okay, że sam cię ukradnę, ale zaciągnę za sobą. Chodź za mną! Obczajam stąd. Nie, coś ci pokażę. Dobra, idzie, przekonałem go. A, jesteś niewidzialny? Dobra, git, my tam płyniemy. On w ogóle płynie bez sprinta, może on nie ma sprinta, nie wiem, ale w sumie dał mi całe jedzenie, więc jest to całkiem prawdopodobne. Dobra, wchodzę z nim, stary. Chodź, coś ci pokażę. Dobra. On już, stary, podchodzi do tych drzwi. To jest ultra głupie, w ogóle ten cały dziennik jest ultra głupi. Więc przepraszam was, widzowie. Chcesz go okraść przecież. Nie! Od razu nawet nie będę pisał, tylko przykleję to samo, co wcześniej pisałem. Zobacz w tej skrzyni. Ja to zabieram na jego oczach. Bierz resztę. Dawaj, stary, weź nas przyłap. Nie potrzebuję. Bierz!
Oj, oj, co zrobiłeś? O nie! Mam was! Złodzieje! To on! O, muszę schować te butelki z ręki. To on cię chciał okraść. On wziął miecz. On się wkurzył chyba. Delikatnie się chyba mu nie spodobało, to zostało wrobione. A po co mi to? Nie wiem. To ty też lubisz pić. Jak widać, swój chłop. Było poprosić? Nie zabrałem. Oddawaj. Ale przecież mówiłem, starczyło poprosić. Dobra, a jak ty tam z nim ja zabieram całą resztę. On ma te butle. Podziel się z nami. Zaczynasz się mnie denerwować. Będę się troszkę wkurzył. Bo co? Bo jesteś lepszy? Co? Co to znaczy? W ogóle teraz skapnę się, że ty masz w wieku 997. I masz lepszy dom, nie. Biedaka, bo mnie wkręcacie w swoje dramy. On poszedł do siebie do domu. Dobra, stary, słuchaj, on się chyba na nas obraził, mam takie wrażenie. Więc musimy zrobić tak. Musimy zrobić odwet. Nie chciałbym pojęcia. To by sprzątnij w tym domu może kiedyś. Musimy, stary, pójść do niego i powiedzieć mu, że no, przegadaliśmy to. Generalnie konfiskujemy ci dom. Dobra, chodź, idziemy do niego. Tak, wezmę patyk. Patyk? Ej, ja, właśnie. Ej, właśnie, weź mi jakieś sobie porąbane rzeczy. Ty będziesz miał patyk? To co ja mogę mieć? Ja będę miał butelkę po prostu. Ale ty jesteś w sumie siwy. A nie, ja też jestem siwy. Obydwoje jesteśmy siwi. Do ataku. Do ataku? O nie, ale masz ten patyk. Dobrze, dobrze, dobrze. O nie, tutaj zombiak płynie. Dawaj zombiaka. Dawaj zombiaka patykiem. Test umiejętności. Walki. Żuldzicu. Dobra, zombiak. Zombiak się trzyma w sumie lepiej niż myślałem. A ten nasz kumpel jest się w domu. Co tam robi? Chodźmy. Wbijmy mu się na chatę. I stary, ja zaczynam pisać jak coś. A nie, on tu jest. Doszliśmy do wniosku, że to było głupie. Ciągłe dramy, sprzeczki, agresja między sobą. Pogodzicie się? Tak, bo odkryliśmy prawdę. Tak naprawdę to ty nas okradłeś. Co? Oddawaj flaszki! Dobra, dawaj, bijemy go! Czy on się będzie bronił w ogóle? On ma miecz żelazny. Co? A, no właśnie, ale coś trzeba umyć, to są lagi, ja ciebie biję w ogóle! Nie, bo to ty! Mam serca! O nie, zabił mnie, O nie, za nim jest creeper! Już myślałem, że on wybuchnie! Dobra, ja myślę, stary, że może powinniśmy go tak zostawić. Jakby, tak. Masz coś przeciwko temu, byśmy mu nigdy nie powiedzieli prawdy? Myślę, że wystarczająco dużo nam zagarnął. Tak, przy takiej wersji zostajmy. A wy widzowie, zostawcie łapkę w górę i pomimo tego, że było śmiesznie, pamiętajcie, szanujcie wszystkich wokół i subskrybujcie kanał. Widzimy się jutro, bo filmy są codziennie. Yo!